Kontenery to niezwykle obiecująca sprawa. Przeważnie towarzyszą remontom lub budowom i kryją ciężkie, żelazne odpady. O tym razem nic nie było, Marek. No nie. A ile razy stąd zabieraliśmy towar, co? No i to nieraz trafiało się sporo. No, widzisz. No dzisiaj w ogóle nic nie idzie. Złomu nie ma, dom ci na Zakątnej burzą. Tak idzie! Dawaj się, bo nagrywam. Zobacz nam dobrego do jedzenia. A ciasta? Dawaj! Kogo dzieci, babo? Dawaj, to zjeżdżamy na bok. Ciasto dają. Na ciasto dają, to jedziemy. To poczęstujcie się. Adziu, chcesz? No! Dzięki. Adziu, zobacz, jaki fart. Słuchaj, się zaczęły nam dać ciastka, co? Mareczku, może ten gościu chciał ci osłodzić dzisiejszy dzień? No jakiś miły człowiek, co? No bardzo miły. No. Rzadko się takich spotyka. A ciasteczka dobra. Dobre. Co prawda złomu jak nie było, tak nie ma, ale cukiernicza przygoda zdziałała cuda. Morale w dwuosobowym zespole znacznie wzrosło. O, tu dzwoni. Halo, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. No, dowiedziałam się, że zbieracie złom. Tak, kochaniutka. Mam trochę złomu po remoncie. Czy możecie podjechać dzisiaj? Dobrze, kochaniutka, jakby pani mogła mi powiedzieć, gdzie to jest. Lub SMS-a wysłać z adresem. Dobrze, ja wyślę SMS-a. Ile to będzie mnie kosztowało? Nic panią to nie będzie kosztowało, kochaniutka. Ja za darmo urządzam złom. No to bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Ja też. Dziękuję bardzo, czekam na SMS-a, kochaniutka. Do zobaczenia. Dobrze, dziękuję. No i Marek, może się coś ruszy? No. O, jest SMS, piszę w nawigację. Pisz, jedziemy. Jedziemy. No za 12 minut będziemy tam na miejscu. No i bardzo. Dawaj. Tu w prawo. Jedziemy.